Witam wszystkich na kolejnym filmie. Mamy początek stycznia. Pogoda tak średnio zachęca do siedzenia nad wodą, aczkolwiek najbardziej wytrwali na pewno dają radę. Dla tych mniej wytrwałych jest czas, żeby sobie trochę może w piwnicy pomajsterkować. U mnie w kole przynajmniej raz w roku są organizowane tak zwany maraton gruntowy. Mówimy wtedy w nocy. I w tym celu skonstruowałem sobie taką tablicę podświetlaną do fidera właśnie. Strasznie nie lubię łowić na te świetliki chemiczne, bo po prostu one według mnie tych najdelikatniejszych brań dobrze nie pokazują. A na tej tablicy z kolei widać doskonale każde drgnięcie szczytówki. Pokażę Wam, z czego ono się właściwie składa. Tutaj mamy blaszkę. To jest około pół milimetra blaszka ocynkowana. Jest ona wycięta na wymiar kartki A4. Do niej przyklejony jest arkusz samoprzylepnego papieru fotograficznego, na który wcześniej nadrukowałem sobie ramkę w drukarce. Papier ten jest wodoodporny i ta ramka ma już, myślę, 4-5 sezonów i jeszcze całkiem dobrze to się wszystko trzyma. Z obu stron blaszki przymocowane są aluminiowe celowniki. W dolnym celowniku będziemy mocować podpórkę, w górnym celowniku w środku zamontowana jest listwa LED, która w nocy będzie podświetlać nam całą tą tablicę. Z tyłu ramki poprowadzony jest kabel USB oraz przymocowane jest takie mocowanie do powerbanku, po prostu z takich rzepów do mocowania kabli. Wkładamy w to miejsce powerbanka. Zabezpieczamy porządnie, żeby nam nie wypadł. Widzicie, nic się z tym nie dzieje, nie ma prawa spaść. Wystarczy podłączyć. I proszę bardzo, już wszystko śmiga. Tak wygląda tablica w całkowitej ciemności. Kamera nie oddaje tego do końca, jak wygląda to w rzeczywistości, ale moim zdaniem efekt jest bardzo fajny i szczytówki na pewno będzie widać w nocy bardzo dobrze. Zdemontuję powerbanka, żeby zamocować podpórkę. Bierzemy po prostu widełki, przekładamy przez otwór. Skręcamy. Jak widać, to się też także wszystko trzyma dosyć solidnie. Myślę, że taka rameczka się przyda każdemu, kto lubi łowić w nocy. Ale bardzo pomaga także w miejscach takich, gdzie ta szczytówka na tle roślinności czy odblaskującej wody także jest gorzej widoczna. Także z mojej strony polecam i mam nadzieję, że się Wam przyda. Jeśli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. Na pewno zdopingujemy to do dalszego działania i do nagrywania kolejnych filmów. Cześć i na razie.